Wiwat kinowy maj! Oby starczyło nam czasu na te wszystkie premiery. Zobaczcie sami, że będzie się działo. Strażnicy Galaktyki wracają, a wraz z nimi cała masa kosmicznych kłopotów. Poznamy kilku nowych bohaterów, w tym ojca Star-Lorda oraz rozczulimy się nad słodkim małym Grootem. Nie zabraknie też dobrego humoru i świetnej ścieżki dźwiękowej. Strażnicy Galaktyki Volume 2 od 5 maja w kinach. Uga Chaka. Naobiecywali im raju, a zgotowali piekło. Załoga statku Przymierze ma przechlapane. W całym bezmiarze wszechświata trafili oni akurat do fabuły najnowszej części Obcego. Biedni koloniści staną na drodze najpopularniejszego kosmicznego monstrum w historii. Obcy Przymierze rozerwie ekran od 12 maja. Arr, szczury lądowe, dajcie mi rumu, to opowiem wam historię mrocznego Salazara, który z zagrobu poprzysiągł zemstę wszystkim piratom, a szczególnie temu psu bratowi, którego zwą Sparrow. Nie wiedziałem, że umiem mówić po piracku, ale wiem, że Piraci z Karaibów zemsta Salazara wypłyną na kinowe wody już 26 maja. Spokojnie, to nie ten krąg i żadna dziewczynka nie wyjdzie z telewizora. Za to inna dziewczyna ze wszystkich sił będzie starała wyrwać się z macek potężnej korporacji. Mroczna tajemnica, całkowita inwigilacja, Emma Watson, Tom Hanks i ostatnia rola nieodżałowanego Billa Paxtona. The Circle, krąg, od 19 maja. Nowy Terrence Malick i wszystko jasne. Spodziewajcie się lekko eksperymentalnej historii miłosnej pełnej poetyckich ujęć i filozoficznych rozważań. Na dokładkę świetna obsada z Ryanem Goslingiem, Rooney Marą, Michaelem Fassbenderem i Natalie Portman na czele, a w tle cała plejada gwiazd muzyki. Song to Song już od 19 maja. Na najlepsze majowe premiery do Multikina zaprasza redaktor Piotr Olczyk.